Dziś zajmiemy się wymianą żarówek. Otóż pacjent Chrysler 300C, przypadłość taka, że to są żarówki od świateł długich. One mają oznaczenie 9005 i one w ciągu dnia jedziemy i one nam świecą jako światła dzienne, te długie. Dostają po prostu te żarówki mniej prądu, no i tam się tak żarzą. Jako właśnie światło do jazdy dziennej. I kupiłem teraz taki zamiennik LED-owy. Po prostu nie będę oszukiwał, że to nie jest jakieś najwyższej półki, ale też nie są jakieś najtańsze te LEDy, bo chyba, nie wiem, 65 zł za dwie sztuki. Oznaczenie te mają 9005. Te tu nic nie mają. Właściwie, no, co tu wiele o tym mówić. No nie mają homologacji te żarówki. Mają tu jakieś z przodu 3 LEDki. No i tu po 6 sztuk, 3 takie rzędy. Słuchajcie, ja te żarówki zakładam. Zaraz zobaczycie, jak one świecą. I w momencie na przykład, gdy te żarówki świecą nam do, jako światła do jazdy dziennej, jedziemy w nocy, one są wyłączone. Włączamy długie, to wtedy dostają pełną moc, no i świecą jak zwykłe światła długie, no po prostu walą niemiłosiernie. A teraz zakładam te, jadę w ciemnicę i zobaczcie, co się dzieje w momencie, gdy włączamy światła długie. Tak, teraz są normalne żarówki i od świateł mijania. Zobaczcie, jak świecą te LEDy, które Wam przed chwilą pokazywałem na zdjęciu, jako światła długie. O, tak sobie świecą. Jak się na reflektor patrzy, ciężko tak to uchwycić nagranie, ale w sumie jak patrząc na drogę, to świecą w sumie jak telefon dobry. To są mijania na normalnych żarówkach. To są długie na tych LEDach śmiesznych. I w momencie włączenia długich, to oczywiście te mijania gasną. Tak, a więc mieliście obraz tej po prostu potocznej nędzy, jak to świeci. Jako światła dzienne ta żarówka do jazdy dziennej świeci fajnie, bo świeci takim białym światłem, widać co z daleka. Nie wiem, czy nie oślepia innych kierowców, bo to jest z przodu jakaś taka soczewka. Ale jeżeli do świateł długich to ma służyć takie coś, z takim rozwiązaniem, to nawet się nie wypuszczajcie po zmroku z tym za miasto, bo będzie niedobrze, bo nie zobaczycie przy tym nic. Porównywalnie mówię, telefon mocniej świeci, komórkowy. No i tak, teraz kolejne LEDy sprawdzimy. Słuchajcie, to jest żarówka od świateł mijania. Ona ma oznaczenie 9006, ale taka zwykła żarówka w amerykańcu, nic to wielkiego przy tym nie ma. I wypróbujemy sobie nowy rodzaj LEDów, a mianowicie taka żarówka. Dałem trochę za nie, bo dwie żarówki 250 zł, ale zależy mi na tym, żeby one po prostu świeciły białym światłem, a nie takim żółtym. I co jest ciekawe, te żarówki posiadają homologację, można ich normalnie, legalnie używać. Zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. Ona ma trochę inny układ tych diod. Przynajmniej tak mówili, że ma homologację. No zobaczymy. W każdym razie tak to wygląda. Pewnie coś ma być zbliżone do tego. A więc wkładam po żarówkę, zaraz zobaczymy, jak to będzie świeciło. No dobrze, bo zakładałem sobie te żarówki wszystkie. Słuchajcie, teraz tak. Po lewej stronie, tak jak patrzymy, są te dwie zwykłe. I one tak świecą. To jest akurat teraz światło mijania. Włączę długie. Muszę tu sięgnąć. To jest długie. Jest normalnie fajny punkt taki. Mijania długie. W momencie, gdy włączamy długie, mijanie nam gaśnie. A teraz druga strona. Założona jest ta żarówka LEDowa.
ta, którą Wam pokazywałem, tej nowej generacji. A od świateł długich jest to gówno założone. I teraz patrzcie, jak świeci. Po prawej stronie naprawdę widać, że potem jeszcze na ciebie pojadę gdzieś wieczorem, gdzieś tam jakąś traskę tu zrobię. Nagram, jak to w nocy wygląda. Ale na tej kartce, którą tu przykleiłem, to widać, że ta LED-owa nowa naprawdę świeci mocno, nie? Ta stara, takim, że zwykła tradycyjna żarówka, zwykłym takim światłem żółtym świeci, blado, a tamta naprawdę mocnym. I no, można tego na filmie nie widać wszystkiego, ale ta krzywa taka, którą ona musi mieć zachowaną, ta żarówka, jest dosyć wyraźna. I teraz patrzcie, włączam światła długie, ciach, i tak. To jest punkt od żarówki tej tradycyjnej. Naprawdę fajnie świeci. Jakbyśmy lupą wypalali, mocne światło jest, mocny punkt. A to jest ta. Czekajcie, pokażę, bo widać. To jest to. O, tak to świeci. Słuchajcie, powiem Wam, że. No nie wiem, do czego to porównać. Telefon, zapewniam Was, że nowej generacji żarówka LED w telefonie świeci mocniej w nocy niż to światełko. Ono tak w sumie, o, jak tak z przodu patrzymy, no to nawet to wygląda, ale tylko i wyłącznie do jako światło do jazdy dziennej, chociaż też bym sobie głowy nie dał urwać, że to kogoś nie oślepia, nie? Bo tak jest to światło rozproszone. No, a tak świeci tradycyjna żarówka. Nawet na tym filmiku na kamerce ona po prostu łomocze tak, że nie idzie tej ostrości złapać, a ta sobie tam tak bździ. Jasne jest i tyle, nie? No, także tam jest taki placek po prostu. O, może teraz trochę lepiej będzie widać. Po prostu smuga taka biała, a tu jest zwykły taki twardy punkt i w nocy, jak jedziemy, to ta po lewej świeci naprawdę daleko, a tamta, jak widzieliście na filmiku, po prostu no taką łunę lekko udaje, nie? No nie idzie na tym jechać, bo można komuś albo sobie krzywdę zrobić, bo albo nie będziemy drogi widzieli, albo po prostu no nie wiem co, kogoś przyrąbiemy albo coś. Tak to wygląda. Jeszcze raz wam włączę te światła tradycyjne mijania. Cyk. O. Także zwykła żarówka porównywalna jest do tej nowej LEDowej, ale z kolei zwykła żarówka do tej LEDowej okrągłej bulai, no niestety, no gówno i tyle. 65 zł po prostu poszło w kanał, a nawet ona do halogenów nie pasuje. Po prostu jest taki po prostu placek okrągły i tyle. Tak to świeci. Także słuchajcie, gaszę te światła, wyłączę zapłon, załadował. No. Słuchajcie, co tu wiele mówić. Co tu wiele mówić, no nie kupujcie tego, bo szkoda pieniędzy, lepiej w tej cenie, gdzie te żarówki LEDowe kupiłem za 65, to za 95 zł można kupić właśnie te takie zwykłe proste, które mają LEDy z boku i one świecą normalnie. To jest tylko 30 zł różnicy. Nikogo tu nie reklamuję, żadnej firmy nie polecam, po prostu mówię o układzie tych diod. I wtedy, gdy taką żarówkę kupicie, to macie pewność, że będziecie w nocy widzieli, że bezpiecznie do domu dojedziecie, nikogo nie oślepicie i przede wszystkim pieniędzy w błoto nikt nie wyrzuci. A tamto, a no ewentualnie, mówię, no na zwykłych żarówkach jeździć, aczkolwiek mówię, no te światło nie podobało mi się w tym samochodzie z tego względu, że tak jak Wam tam powtarzałem, zwykła żarówka świeci, od świateł długich świeci jako światło dzienne, dostaje mało prądu i świeci na żółto, no słabo to wygląda, bo to przypomina po prostu, nie wiem, małego Fiata z prądnicą z daleka. A gdy włożymy taką żarówkę i ona świeci nam jako światło do jazdy dziennej, długie światło do jazdy dziennej, dostaje mniej prądu, wówczas z daleka fajnie to się prezentuje, no i tak jest na czym oko zawiesić. Także taki tam mały poradnik odnośnie tego, co kupić. Może się komuś przyda, a jak się nie przyda, no to
Tyle, że tam po prostu sobie czasem może ktoś to obejrzy i też będzie dobrze. Także wszystkiego dobrego, hej.